Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich. Tak jak już Pani powiedziała, moje nazwisko Robert Lippert, jestem pracownikiem uczelni państwowej. Jeśli chodzi o tematykę związaną z uzdrowiskami, zajmuję się nią już jakiś czas. Chciałbym się dzisiaj podzielić swoją wiedzą na temat właśnie uzdrowisk w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Oczywiście temat jest bardzo szeroki, stąd więc potraktuję go tutaj dość wybiórczo, powiem te najważniejsze, no, głównie w Beskidzie Niskim, ale też i w Bieszczadach takie uzdrowiska były, może nie tak znane jak chociażby Iwoni czy Rymanów, ale na pewno były. Proszę Państwa, początki rozwoju ruchu uzdrowiskowego na ziemiach polskich, podobnie zresztą jak w innych krajach europejskich, trwają na wiek XIX, ale to nie znaczy, że do zdrojów nie wyjeżdżano wcześniej. Ale tak naprawdę to dopiero właśnie w połowie XIX wieku wraz z nowym jakby etapem rewolucji przemysłowej, z jakim mamy wtedy do czynienia, następuje szybki rozwój nauk o zdrowiu. No a w procesie poszukiwania i opracowywania też nowych metod leczenia rozmaitych chorób zwracano coraz częściej uwagę na możliwości terapii właśnie z wykorzystaniem naturalnych środków. Przede wszystkim chodziło tutaj o wody mineralne czy borowiny. Dlatego właśnie pod koniec XIX wieku to zainteresowanie właśnie tymi zasobami przyrodniczymi było coraz większe. Ale też w tym samym czasie, mniej więcej, może trochę później, również upowszechnia się pogląd na temat dobroczynnego działania, zwrotnego działania klimatu, zwłaszcza w rejonach górskich, podgórskich. Dlatego część tych uzdrowisk, o których dzisiaj będę mówił, były to uzdrowiska, gdzie nie było wód mineralnych, ale właśnie było to zdrowe powietrze, działanie klimatu. W konsekwencji, proszę Państwa, rozpoczyna się okres, etap, bym powiedział, intensywnego rozwoju miejscowości uznawanych za właśnie uzdrowiska. W tym czasie funkcjonowały w terminologii takie dwa pojęcia. Zdrojowisko, czyli jako miejsce właśnie, gdzie leczono wodą, borowinami. I drugie pojęcie to było uzdrowisko, czyli bardziej zwracano uwagę tutaj na działania klimatu. Dzisiaj w zasadzie używamy ich zamiennie, chociaż częściej występuje to określenie drugie, czyli uzdrowisko. Proszę Państwa, powstaje wiele sanatorium właśnie, o jeszcze jest inne pojęcie sanatorium, kurort, gdzie właśnie rozwija się tak zwane leczenie klimatyczne. No w Polsce takim najbardziej znanym ośrodkiem klimatycznym było Zakopane, którego rozwój tak na dobrą sprawę przypada na początek, koniec XIX i początek XX wieku. Ale na przykład szwajcarskie kurorty, gdzie właśnie zwracano uwagę na leczenie klimatyczne, jak chociażby Davos, znane nam tutaj skądinąd, były po prostu no, jednym z najsłynniejszych uzdrowisk w tamtym okresie. Leczenie klimatyczne i balneologiczne znajduje coraz też większe uznanie wśród lekarzy. To można powiedzieć, że dzięki lekarzom no, niektóre uzdrowiska stały się słynne, może w mniejszym stopniu były słynne z powodu występujących wód, a bardziej właśnie ze względu na reklamę. No, lekarze, nie oszukujmy się, mieli z tego również jakieś dochody i to czasami całkiem niemałe. Stąd więc nasila się zjawisko podróży do wód, skojarzone z rozwojem infrastruktury, przede wszystkim uzdrowiskowej w danych miejscowościach. To wszystko mają właśnie kuracjuszy. Niekiedy leczenie klimatyczne powiązane było też z hydroterapią, ponieważ cel zdrowotny często powiązany był jeszcze z chęcią, czy to zwiedzenia atrakcyjnego miejsca,
W wielu wypadkach były to miejsca rzeczywiście no, położone w terenie podgórskim, górskim czy nad morzem, bo też musimy pamiętać o uzdrowiskach morskich, które się zaczęły rozwijać w drugiej połowie XIX wieku. I to była podróż, no, która miała no, nie tylko cel zdrowotny, ale też i zwiedzenie jakichś atrakcyjnych krajobrazowo regionów. Ale też, proszę Państwa, dochodzi też motyw towarzyski. Coraz częściej jako właśnie możliwość spotkania się wielu osób z pewnych kręgów społecznych, grup społecznych, w drabinie hierarchii społecznej w pewnym stopniu, można powiedzieć, uprzywilejowanych. Ponieważ mniej więcej do początku, w drugiej połowie XIX wieku, większość kuracjuszy, gości uzdrowiskowych to były osoby właśnie z wyższych sfer. Na przełomie XIX wieku można powiedzieć już o większej demokracji w uzdrowiskach, ponieważ pojawiają się również ludzie biedniejsi, którzy również odwiedzają te miejsca. No, pobyt w uzdrowisku oczywiście był nie taką tanią sprawą, stąd więc mogli sobie na to pozwolić w tym początkowym okresie przeważnie ziemianie, właściciele fabryk, profesorowie uczelni wyższych czy szkół średnich, duchowni i księgi gości to były właśnie spisy, można powiedzieć, takie ewidencyjne wszystkich kuracjuszy, którzy przyjeżdżali, kwaterowali się w domach zdrojowych i jest to świadectwo przywilejowania, bo trzeba dużo czasu poświęcić, żeby to wszystko odpisać, się dowiedzieć, ale księgi gości podawały bardzo cenne informacje dotyczące właśnie stanu społecznego pochodzenia, czyli kraj, miasto, a także z kim przybyła taka osoba, ale również informacje dotyczące na przykład miejsca, w którym dana osoba wynajęła mieszkanie, pokój. Dlatego jest to świetne źródło i takie księgi gości mamy. One też służyły jako reklama, ponieważ każdy dom, każda willa chciała mieć no, jak najbardziej znakomitych gości. No, więc to była też reklama, to był taki magnes, który miał przyciągnąć innych. Jeśli ktoś napisał, że u nas przebywał Nobel, na przykład w takim uzdrowisku jak Abbas, dzisiejsza Opatia, no to wtedy rzeczywiście inni też tam podążali, czy Henryk Sienkiewicz, czy inne wielkie postaci tamtego świata. Proszę Państwa, stąd więc najbogaci na pewno wybierali te najbogatsze uzdrowiska i uzdrowiska w Czechach, Niemczech, Austrii, Francji i tam najczęściej wyjeżdżali. Biedniejsi, niżej umieszczeni w tej hierarchii wybierali uzdrowiska krajowe i te również cieszyły się coraz większą popularnością, jeśli chodzi o ziemie polskie. Ja mówię o uzdrowiskach w XIX wieku, tak sobie założyłem, że do I wojny światowej, czyli nie interesują może nas, może tam kilka przykładów późniejszych, z późniejszego okresu, ale generalnie chodzi nam o uzdrowiska właśnie o ziemie, które właśnie znalazły się pod zaborem austriackim, czyli położone były w Galicji, w tej właśnie prowincji, w skład której wchodziły południowo-wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, popatrzmy na mapkę. To jest oczywiście taka mapka poglądowa, to nie są wszystkie uzdrowiska, które w tym czasie funkcjonowały, które miały licencję bycia uzdrowiskiem. Takich po ustawie z 1891 roku o uzdrowiskach. Proszę Państwa, ta mapka przedstawia nam uzdrowiska w latach 1880-1910. To są oczywiście nie wszystkie uzdrowiska, z jakimi mieliśmy wtedy do czynienia. Niektóre z nich są tutaj zaznaczone, mam na myśli te właśnie w Beskidzie, o których będę dzisiaj mówił.
Proszę Państwa, zlokalizowane one były głównie w strefie karpacko-podgórskiej, jak tutaj widać, najogólniej mówiąc w dwóch takich regionach, u podnóża Karpat Wschodnich, to są tereny właśnie takie środowiska jak Burgu czy Opraszyna, no i na pogórzu właśnie w Karpatach Wschodnich znane uzdrowiska jak Morszyn, Truskawiec. O nich oczywiście dzisiaj nie będę mówił, ale chcę pokazać, że to był taki jeden znaczący rejon właśnie usytuowania tych kurortów. Drugi, proszę Państwa, to na tak zwanym polskim Podkarpaciu, czyli Zakopane, Sztabnica, Krynica, czyli zachodnia część, z pewną tutaj koncentracją krośnieńsko-gorlicką, którą Państwo widzicie, którą reprezentowały między innymi takie uzdrowiska jak Krynica, Wapienne, Iwonicz, Rymanów. No i kilka takich, które były również, o których dzisiaj też krótko wspomnę. Proszę Państwa, czyli no, były jeszcze uzdrowiska podkrakowskie, Krzeszowice, Swoszowice, które również miały swoją chwilę w historii, znane w tamtym okresie czasu. Proszę Państwa, obserwowano od drugiej połowy, jak już powiedziałem, rozwój właśnie tej uzdrowisk, leczenia poprzez właśnie używanie borowiny, poprzez używanie wód mineralnych. Zawdzięczamy wielu społecznikom, lekarzom, naukowcom. Tutaj oczywiście można wymienić profesora Józefa Dietla, którego często nazywamy ojcem polskiej balneologii. To za jego sprawą powstała najpierw sekcja Komisji Balneologicznej, a potem powstało Polskie Towarzystwo Balneologiczne od 1905 roku, które funkcjonuje. Była to osoba, która pomogła w reaktywowaniu bądź w odbudowie wielu uzdrowisk, czy w ogóle dała pomysł na prowadzenie nowoczesnych zasad właśnie uzdrowisk. Dzięki pracom badawczym profesora Dietla zaczęły się cieszyć coraz większym uznaniem takie uzdrowiska jak chociażby Krynica, ta królowa wśród uzdrowisk galicyjskich, polskich, Sztabnica, Rabka czy Iwonicz-Zdrój, gdzie profesor Dietl również pisał prace, które zachwalały, które omawiały właśnie wody i to uzdrowisko iwonickie. Proszę Państwa, rozwój ruchu uzdrowiskowego w Galicji w końcu XIX wieku, bo o tych terenach mamy mówić, stymulowany był z jednej strony rozwojem wiedzy balneologicznej, o którym wspomniałem na samym początku, w powiązaniu z rozpoznawaniem pewnych właściwości leczniczych, naturalnych zasobów. Można nawet powiedzieć, że mieliśmy takich topografów medycznych, którzy jeździli, którzy szukali właśnie takich miejsc i dopasowywali właściwości występujących tam wód do różnych chorób. Z drugiej strony mamy do czynienia z rozwojem infrastruktury drogowej. W tym zakresie ważne właśnie znaczenie miał rozwój połączeń kolejowych. Musimy pamiętać, że w Galicji właśnie na drugą połowę XIX wieku przypada rozwój kolei żelaznych. W tym zakresie ważne znaczenie właśnie miały tutaj na naszym terenie przede wszystkim otwarta częściowo w 1872 roku kolej łubkowska z Przemyśla do granicy Łubkowa i dalej na Węgry. Pełne już otwarcie i nastąpiło dwa lata później po oddaniu tunelu w 1874 roku. Natomiast kolejne połączenie w 1884 roku oddane do użytku, tak zwana galicyjska kolej transwersalna ze Stróż przez Biecz, Jasło, Krosno, Sanok, Nowego Zagórza, przebiegała zaledwie, można powiedzieć, kilka kilometrów od uzdrowisk. To wydarzenie niewątpliwie przybliżyło, można powiedzieć, te karpackie uzdrowiska nie tylko do innych części Polski, ale też przybliżyło do Europy. Podróżowanie, proszę Państwa, pociągiem było szybsze przede wszystkim, było wygodniejsze, no i było tańsze.
Oczywiście te godziny spędzone w podróży, czasami była to podróż łączona, czyli część jazdy pociągiem, pozostała część na przykład powozem konno, no ale generalnie było to krócej. Dla przykładu ze Lwowa do Rymanowa przez Sambor Chyrów lub przez Przemyśl Chyrów podróż trwała około 6,5 godziny. Z Krakowa około 7 godzin, no ale z Budapesztu było to już 15 godzin. Stąd więc było to na pewno dużym udogodnieniem. Ważnym uzupełnieniem też sieci komunikacyjnej z tamtego okresu czasu, w tamtym okresie czasu, takimi drogami, które pomagały również w podróżowaniu, było oddanie do użytku w 1886 roku gościńca gminnego pierwszej klasy z Rymanowa miasta do Deszna. Potem oddano jeszcze strategiczną drogę w kierunku Jaślisk na Węgry, co oczywiście również polepszyło komunikację Rymanowa i Wonicza z południem Europy. Proszę Państwa, jak wspomniałem, chciałbym powiedzieć tutaj kilka słów, trochę podać informacji na temat tych uzdrowisk znanych, tak jak Iwonik czy Rymanów, ale też i tych zapomnianych, czy których istnienie trwało rzeczywiście bardzo krótko. Z tych uzdrowisk, o których chciałbym dzisiaj mówić, to jest Wysowa, tu Państwo widzicie, Wapienne, Bubka, Iwonicz, Rymanów. Bubki nie mam tu zaznaczonej. I Uherce mineralne, no jako to bieszczadzkie. I jeszcze jedno uzdrowisko bieszczadzkie, a mianowicie uzdrowisko, które również w jakimś tam okresie było znane, przynajmniej w charakterze bardziej krajowym, Kulaszne. Proszę Państwa, może najpierw o tym malutkim uzdrowisku, znaczy malutkim, na tamte czasy ono nie było aż tak małe, myślę tutaj o Wysowej, Wapienne było o wiele mniejsze, ale popatrzmy sobie na to uzdrowisko Wysowe, położone w powiecie gorlickim, położenie również powyżej 500 metrów, nad poziomem morza, otoczone pięknymi lasami, z trzech stron w zasadzie, dojazd z Krakowa przez Tarnów do Grybowa albo przez Stróże Zagórzane do Gorlic trwał około też tych 3-4 godzin, no ale potem też i trzeba było około 3 godzin końmi z tych Gorlic dojechać do Wysowej. Wysowa stała się uzdrowiskiem, została w 1802 roku. W 1807 roku w Wysowej dokonano pierwszego rozbioru chemicznego. Ja jeszcze tych rozbiorach chemicznych Państwu powiem na końcu, czym one były. No, każde uzdrowisko, chcąc być uzdrowiskiem, musiało taki rozbiór chemiczny dokonać przez oczywiście licencjonowanych chemików, profesorów przeważnie. To często nazwiska profesora, który zajmował się takim badaniem składu chemicznego wody czy borowiny, zależała też i sława, nie macie tutaj no zresztą dziwić, no, nazwisko robiło tutaj swoje. I takie uzdrowisko Wysowa na zdjęciu kolejnym, widzicie Państwo, jest to obiekt, który no nie wygląda tutaj najpiękniej. Te dwa budynki z lewej strony, tam po prawej stronie widzimy pewnie altanę, która też była jednym z elementów nieodzownych, można powiedzieć, każdego uzdrowiska altany, które stawiano, czy to w parku, czy to gdzieś tam na obrzeżach parków. Wysowa posiadała 7 źródeł, nie będę tutaj może ich wszystkich wymieniał. Proszę Państwa, najsłynniejsze z tych uzdrowisk źródeł było źródło Słone, nazywano często właśnie perłą uzdrowiska Wysowskiego. Z urządzeń zakład posiadał dron łaziebny, czyli łazienki o 40 wannach, wziewalnię solankową, czy wille,
około 100 pokoi, kilka willi prywatnych, niektórzy też taniej, na przykład zakwaterowani znaleźć u włościan, chłopów, którzy również takie domy wynajmowali. Opiekę oczywiście w każdym uzowisku nad kuracjuszami sprawowali lekarze. Były tak zwane publiczne posady, przeważnie był to jeden lekarz, czy duże, czy małe uzowisko, to był jeden lekarz, stąd więc było ciężko się dostać do niego. Natomiast w przypadku lekarzy prywatnych, to oczywiście oni też mieli swoje praktyki w tych uzdrowiskach i tutaj już było łatwiej o jakąś poradę dostać od takiego lekarza. Leczono Wysowej przede wszystkim choroby dróg oddechowych, gruźlicę, choroby serca, przewodu pokarmowego, nerek, pęcherza. Było to też uzdrowisko kobiece, jak nazywano często właśnie takie uzdrowiska, jak chociażby krynica, też uważana była za, czyli choroby, różnego rodzaju choroby kobiece. Zakład posiadał park zdrojowy też na powierzchni około 6 murg, pięknie urządzony, szerokie aleje i tak dalej. Dzisiaj ten park możemy podziwiać, jak ktoś z Państwa był w Wysowej, to jest on bardzo ładnie odremontowany, z nowymi właśnie altanami, stąd więc jest to bardzo ładne miejsce. Proszę Państwa, króciutko frekwencji. W 1892 roku Wysowa odwiedziło około 230 osób. Pod koniec XIX wieku było to już około 500 osób, stąd więc uzdrowisko na pewno się rozwijało. Te dane to są dane pochodzące z austriackich spisów, publikowane w takim czasopiśmie Statistische Statistik. To są dane, można powiedzieć, które krajowe nadleśnictwo w Lwowie wysyłało, Wydział Zdrowia wysyłał właśnie do Wiednia i tam te dane były opracowane dla wszystkich uzdrowisk w państwie, wszystkich w krajach koronnych. Proszę Państwa, Wysowa sprzedawała właśnie też bardzo duże ilości wody i tak w 1892 roku 4,5 tysiące flaszek sprzedała, butelek. Butelki były przeważnie 0,75 albo 1-litrowe. Tutaj mamy taką właśnie butelkę z taką wodą. Ale już pod koniec lat 90. tych butelek sprzedawano powyżej 12 tysięcy. Stąd więc dzisiaj też Wysowianka znana jest tutaj w wielu, wielu wypadkach. Państwo znacie tą wodę i ta woda dzisiaj również cieszy się dużą popularnością. W okresie międzywojennym, mówiłem, że nie będę mówił później, w mniejszych czasach, ale tu tylko dla orientacji, uzdrowisko Wysowa przez profesora Leszczyńskiego było znane za uzdrowisko średniej wielkości, odwiedzane przez 500 do 1000 kuracjuszy. Proszę Państwa, drugie uzdrowisko, o którym wspomniałem, to jest Wapienna. Wapienna, o której nie wiemy zbyt wiele, położone w otoczeniu również dzisiaj, wtedy też Beskidu, Tunizjego, ale dzisiaj również Małopolskiego Parku Narodowego. Jest to uzdrowisko jedno z najmniejszych w Polsce. Z właściwościami leczniczymi tego uzdrowiska spotykamy się już na początku wieku XIX. Niektórzy nawet mówią, są dane, które mówią o tym, że korzystali z tego uzdrowiska żołnierze napoleońscy. Właścicielem uzdrowiska była rodzina Siemieńskich. Około połowy XIX wieku ten zakład zdrojowy posiadał przywile, łazienki, czyli nie był największy, o 50 wannach, ale miał dużo, no można powiedzieć, różne nieszczęścia się przytrafiały, zwłaszcza pożary. Będę jeszcze mówił o tym, ale większość tych uzdrowisk, o których będę mówił, były budowane z drewna, stąd więc tutaj o pożar nie było tak trudno. I takie pożary wybuchały w latach 70. Wielki pożar w 78 roku, 1800 oczywiście, później, kilkanaście lat później, w 1894 roku, strawił, można powiedzieć, całe uzdrowisko doszczętnie. Trzeba było znowu je odbudowywać. To były koszty oczywiście wielkie. To się przekładało też na
frekwencję kuracjuszy. I uzdrowisko Wysowa z danych tych austriackich wynika, że przybywało do tego uzdrowiska no, po 20, może nawet mniej osób rocznie. Stąd więc nie były to jakieś wielkie liczby. Dzisiaj to uzdrowisko oczywiście dalej funkcjonuje. W okresie międzywojnia przybywało tam do 500 osób. Obecnie jest to jedno z najmniejszych polskich uzdrowisk, jakie mamy. Stąd więc Wysoła, Wawelne, przepraszam, jest uzdrowiskiem, które niewątpliwie no, dzisiaj jest bardzo urokliwym miejscem, spokojnym, stąd więc każdy może tam się zjawić, popatrzeć. Położone zresztą bardzo blisko Wysoły. Proszę Państwa, kolejne uzdrowisko, parę słów. Może znane bardziej Państwu jest to miejsce jako miejsce związane z ropą naftową. To jest Bóbrka. Położona w dawnej ziemi sanowskiej, niedaleko Dukli. W 1861 roku powstała tam kopalnia nafty, której eksploatacją zajęła się spółka trzech udziałowców, Tytusa Trzecieskiego, Karola Klobasy i znanego nam Ignacego Łukasiewicza. Po rozpadzie spółki 10 lat później, w 1871 roku, właścicielem kopalni zostaje Karol Klobasa. Oprócz ropy w czasie poszukiwań natrafiono również w okolicach Bóbrki na źródła, na wody. I to były, proszę Państwa, zdroje, sztawy alkaliczno-jodowo-bromowe. Dokonany rozbiór chemiczny tych wód przez profesora Stopczeńskiego w 1868 roku stał się początkiem, można powiedzieć, zakładu kąpielowego. Bardzo szybko wieści się rozniosły po okolicy i zaczęli przyjeżdżać kuracjusze. Bóbrka posiadała wody, źródła z Bóbrki posiadały bardzo duże ilości przede wszystkim węglanu sodowego i gazu kwasu węglowego. Ten drugi gaz kwasu węglowego no, służył między innymi do kąpieli, był nasycany, służył do kąpieli suchych, do kąpieli mokrych i każde uzdrowisko, które posiadało bardzo duże złoża tego kwasu węglowego, posiadały uzdrowisko Franzbazie, czy franciszkańskie łaźnie i no, również Krynica była tym miejscem, gdzie bardzo dużo tego właśnie kwasu węglowego się znajdowało. Po ekspertyzach okazało się, że wody z Bóbrki no, można porównywać na równi z wodami innych wielkich uzdrowisk europejskich. Mam tutaj na myśli właśnie wody z Wiszy, z Francji, które nawet niektórzy chemicy mówili, że pod względem składu węglanu sodowego przewyższały te wody z Wiszy. Zakład, proszę Państwa, niesamowity, przyjmował około 200 kuracjuszy rocznie. Lekarze pracujący tam zwracali uwagę krakowskiej komisji, jeszcze wtedy nie towarzystwu balneologicznemu, ale komisji jeszcze balneologicznej, na skuteczność tych wód z prośbą o wpisanie w rejestr uzdrowisk właśnie krajowych. Nie wiem, może Karol Klobasa, przemysłowiec, ziemianin, wymarzył sobie stworzenie uzdrowiska takiego właśnie na wzór Iwonicza Pobliskiego, który przecież już istniał, lub Sztabnicy. W przypadku tego ostatniego był zresztą szwagrem Józefa Szalaja, który był właścicielem uzdrowiska. Proszę Państwa, prawdopodobnie w latach 80. XIX wieku zawieszono działalność tego uzdrowiska. No, przypuszczalnie to właśnie ropa naftowa była powodem. Ropa naftowa dawała na pewno większe korzyści, pokonała, można powiedzieć, Wagane, a Bóbrka nie stała się Iwoniczem ani Rymanowem. To taka krótka historia tego ciekawego zresztą miejsca. Proszę Państwa, dwa zdania na temat jeszcze takiego uzdrowiska, które może jest poza tym obszarem, ale może z Państwa, ci, którzy mieszkają w Holstanowkach i słuchają, znają taką miejscowość,
Koziurowce, powiat sanocki, 7 km od Sanoka. Występujące tam źródła znane, słonosiarczane, były znane tam, proszę Państwa, już w latach 30. Pierwszy rozbiór wody dokonano w tym samym roku, co w Iwoniczu, czyli w 1836 roku. Niektórzy mówią, że to jedno z najstarszych źródeł pod wzgórzem w Racznie. Po rusku Wracz, lekarz. Zostały tam wykonane ekspertyza. A jeszcze przed tą ekspertyzą, już w 1834 roku, postawiono tam pierwsze mieszkania, łazienki. Zakład działał krótko, bo do 1848 roku. I przechodzimy do kolejnego miejsca, którym jest, proszę Państwa, którym jest Kulaszne. Proszę Państwa, Kulaszne, górska wioska położona w malowniczej dolinie rzeki Osławy, otoczona również lasem i chlastem. W XVIII wieku należała jeszcze do dóbr królewskich. W roku 1874, czyli w czasie, kiedy przeprowadzono kolej właśnie łubkowską, już na pełnej trasie, właściciel wsi, Leonard Truskolaski, zaledwie kilkaset kroków od właśnie stacji wybudował pierwszy w Galicji zakład żeletyczny. Tak przynajmniej mówiono o tym pierwszym miejscu, gdzie leczono właśnie żeletystrzą za poradą doktora Grzegorza Ziębickiego ze Lwowa. Nie wiem, czy Państwo widzicie ten slajd, który właśnie został, to zdjęcie zostało, ta rycina została wydrukowana w tygodniku ilustrowanym. Taki tryptyk ona przedstawia, bo u góry, jak Państwo widzicie, mamy zakład żeletyczny, po środku jest park, a u dołu tego obrazka mamy dworzec, piękny dworzec kolejowy, piękny budynek właśnie Kulasznym. I tam powstało uzdrowisko, proszę Państwa. Stąd więc na pewno ta kolej łubkowska pomogła w założeniu tego uzdrowiska. Truskolaski zapewne wykorzystał ten moment. No, potem może to uzdrowisko nie miało tyle szczęścia, co Iwonicz Rymanów. Wraz z napływem nowych kuracjuszy w 1876 roku powstały kolejne budynki, około 50 pokoi było. W roku 1880 były tam już 4 domy z 52 pokojami gustownie urządzonymi. W głównym budynku, kurhausie, każde uzdrowisko miało ten swój właśnie kurhaus, czyli budynek zdrojowy. Znajdowała się restauracja, sala balowa, czytelnia. Było również na mieszkanie dla lekarza. Zakład posiadał, jak tutaj Państwo widzicie, ten obrazek po środku, posiadał również swój park. Przede wszystkim z nasadzaniem, z sosną nasadzoną, który przebiegał, przez ten park przepływała rzeka Osława. W łazienkach znajdowały się wanny do kąpieli, ciepłych, aparaty inhalacyjne, ale głównym środkiem leczniczym, proszę, była ta żeletystrza, którą otrzymywano z mleka, jak tutaj podają niektóre źródła, od około 500 owiec. Żeletystrzę podawano odpowiednią ogrzaną wodą, ogrzewano ją w odpowiedniej temperaturze i pod nadzorem oczywiście lekarza była przez pacjentów spożywana. Jak pisał inżynier Adam Idzikowski w krakowskim czasie, w roku 1875 zakład ten, cytuję, cieszył się w ubiegłym sezonie, czyli w 1874, tak doborem, jak i liczbą swych gości przybyłych z wschodniej części kraju, przeważnie zaś świat naukowy, a szukający spokojnego wytchnienia, skrzepienia nadwątlonych organów płucowych przy ożywczym działaniu górskiego powietrza, żeletystrzy, lasów i kąpieli w krynicznej Osławie, bo czy pierś boli, czy kolka dokucza, świeże powietrze, spacer i górska żeletystrza. Tak pisał Idzikowski właśnie w krakowskim czasie na temat Kulasznego.
Pod koniec lat 70. Kulasznie odwiedzało około 100 osób, ale niestety potem liczba odwiedzających zmniejszała się z każdym rokiem. W 81. było to już około 50 osób, potem jeszcze mniej. Tak gdzieś mniej więcej wyglądało to odwiedzanie. Niektórzy mówią, że już w latach 90. już nie słychać. Zresztą w sprawozdaniach austriackich nie mamy już tego uzdrowiska zamieszczonego, już nie ma o nim mowy. Uzdrowisko oczywiście drugoscholascy próbowali je rozwijać, próbowali je unowocześniać. Wprowadzano nową ofertę, kąpiele wannowe, ciepłe, natryskowe. No ale Rzętyca miała być tym podstawowym środkiem leczniczym w tym uzdrowisku. Niestety uzdrowisko to podupadło. Niektórzy mówią, że ze sprawą właśnie nie dobrego artykułu na temat tego uzdrowiska w 1981 roku, który się ukazał właśnie w tygodniku ilustrowanym, na tym obrazku Państwo macie. Tam nieznajomy autor opisał to uzdrowisko no, w takim no, dość złym przedstawiając świetle. Być może tak rzeczywiście było, trudno powiedzieć. Konkurencja też wiadomo była wśród uzdrowisk, no i być może rzeczywiście za sprawą tej konkurencji to uzdrowisko podupadło. Ale też musimy pamiętać o jednej sprawie, że Rzętycą zaczęto leczyć również w innych uzdrowiskach, Rymanowie czy uzdrowisku właśnie Iwonickim, ale też i w Marimbadzie, w Mariańskich Łaźniach, czeskich uzdrowiskach. Stąd więc Rzętyca nie była no, ośrodkiem, który tylko leczono w Kulasznie. Proszę Państwa, kolejne uzdrowisko, które uważane jest za jedno z najstarszych bieszczadzkich uzdrowisk, mam na myśli Uherce Mineralne, wieś w powiecie leskim. Niewiele wiemy na temat tego uzdrowiska. Niektórzy uważają, że było to jeden z najstarszych właściciel tego uzdrowiska, znaczy dóbr Karol Skibiński dokonał prawdopodobnie odkrycia tych wód w 1826 roku. I jedno z źródeł właśnie słono-siarkowe tuż za dworem znajdowało się, drugi zdrój właśnie odkryty został na przyległym wzgórzu. Bardzo szybko pojawiały się informacje o tym złożach. Niektórzy mówili, że źródła te są podobne do źródeł bardejowskich. W Rozmaitościach włoskich w 1837 roku czytamy o wielkiej skuteczności tych wód. Cytuję, iż w niemocach wewnętrznych najpomyślniejszy skutek przynosi, co też zjednało mu u ludu nazwisko Wody Świętej, koniec cytatu. Skibiński źródło odbudował, wystawił łazienki. Może nie było tych wannien aż tak dużo jak w innych uzdrowiskach, 16 wannien, no ale nie było to mało. Dwie izby przeznaczył dla duchowieństwa łacińskiego, grecko-katolickiego. Trzecią izbę przeznaczył dla biedoty, dla ludzi no, gorzej sytuowanych. Późniejsi właściciele świejkowscy nadal utrzymywali ten zakład zdrojowy, nazywany popularnie łazienkami. Trudno dokładnie ustalić, kiedy to uzdrowisko przestało działać. Być może lata 70., początek 80. Na pewno związane było to z poszukiwaniami, a potem również i z wydobyciem ropy naftowej. Tak więc, proszę Państwa, mamy kolejny przykład, gdzie wodolecznictwo przegrało z ropą naftową na tym naszym terenie. Proszę Państwa, kolejna rzecz, kolejne uzdrowisko, bardzo już tutaj skrótowo, bo chciałbym o nim powiedzieć, to jest Iwonicz-Zdrój. Jest to uzdrowisko, które znane jest Państwu, początki sięgają XV wieku, ale tak naprawdę, proszę Państwa, to jest dopiero wiek XIX, kiedy ono się rozwija. Związane było z rodziną Załuski, właścicielem tych dóbr. Ważnym wydarzeniem Iwonickiego zdroju było również dokonanie przez chemika Teodora Torosiewicza w 1836 roku, co już mówiłem wcześniej, właśnie ekspertyzy analizy chemicznej. I to potwierdziło, proszę Państwa, występowanie unikalnych wód właśnie, jakie tam znaleziono, z zawartością bardzo dużą jodu i bromu.
Od razu wyniki tej ekspertyzy zostały opublikowane równocześnie w trzech czasopismach zagranicznych. Uważano, że woda dorównuje swoim składem słynnej wodzie adelajckiej z kurortu Heilbrunn w Niemczech. I rzeczywiście to odkrycie sensacyjne, bym powiedział, bardzo szybko się wieści o nim rozeszły po całej Europie. Ówczesny właściciel Karol Załuski, hrabia, próbował to od razu oczywiście wykorzystać. Powstają bardzo szybko kolejne obiekty. Tutaj Państwo widzicie jeden z najstarszych obiektów, altanę, źródło Karola, kopulasty dach wspierany przez 8 kolumn, pawilon właśnie, gdzie takie pawilony właśnie, takie źródła obudowywano, żeby nie były, no chociażby przed jakimiś warunkami atmosferycznymi, nie były one tam gdzieś zalewane, czy śnieg nie padał na nie. I ten właśnie obiekt jest jednym z najstarszych. Kolejny obiekt, który Państwo tutaj zobaczą, zdrojowy, stary pałac. Wszystkie budynki w zasadzie, proszę Państwa, były drewniane, tylko one zostały otynkowane. Dzisiaj również większość z nich jest otynkowana. I tu widzimy właśnie dom strojowy, stary pałac i łazienki. To są już łazienki mineralne po prawej stronie na tym zdjęciu Państwo widzicie. I to były najstarsze budynki w Iwoniczu, powstałe w pierwszej połowie XIX wieku. Następne już powstawały w kolejnym półwieczu, czyli kolejne obiekty. W roku 1860 w samym centrum Iwonicza powstał bardzo okazały budynek, hotel nazywany później domem zdrojowym, czyli ten Kurhaus właśnie, tak nazywano te obiekty. Potem powstały kolejne domy, dom biały pod Pogonią, słynny Krakowiak pod Krakowiakiem, czy willa Orzeł, którą tutaj Państwo widzicie. Ta willa Orzeł dzisiaj, wiadomo, ten budynek, większość z tych budynków dzisiaj możemy w Iwoniczu spotkać. Powstały również mineralne łazienki po prawej stronie, zaraz Państwo zobaczycie, po lewej pijalnia, a po prawej mamy murowane łazienki. W latach połowie lat 70. zostały założone właśnie przez Załuskich. Właścicielem po śmierci Karola został syn Michał, hrabia Załuski, który po śmierci żony Karola Amelii Zogińskich został syn Michał, hrabia Załuski, który tutaj już kierował całym uzdrowiskiem, no i chciał z tego uzdrowiska zrobić nie tylko kurort krajowy, ale europejskich. W tym miała mu pobić między innymi przede wszystkim jakość świadczonych usług, a z drugiej strony reklama, na którą ułożyli Załuscy rzeczywiście bardzo duże pieniądze, żeby właśnie przyciągnąć turystów. Jeszcze jeden obiekt, który tutaj chciałem Państwu pokazać, to jest Villa Bazar. No, to najbardziej chyba charakterystyczny obiekt w Iwoniczu, który powstaje właśnie przed rokiem 1880. Piękny, z wysoką wieżą, transparentowym, bijącym zegarem. Na wieży jeszcze była glorieta o delikatnych architektonicznych kształtach. Stąd rozpościerał się też piękny widok na cały zakład, na również wieś Iwonicz. Proszę Państwa, tutaj nie mamy czasu za dużo, żeby mówić więcej na temat tych obiektów, ale jeśli chodzi o środki lecznicze, do środków leczniczych przede wszystkim używanych w Iwoniczu, to była woda mineralna i borowina. Borowinę uzyskiwano z głównej części, nad zakładem było źródło Bełkotka, słynne źródło znane już w XVI wieku. Tam wydzielał się gaz bagienny, metan, który był sprowadzany do dolnego zakładu i używano go do inhalacji. Natomiast borowinę uzyskiwano z igliwia, które
było przesiąknięte tą wodą mineralną, dokonywano kąpieli. Proszę Państwa, taką ciekawostkę powiem, że na kąpiel, pełną kąpiel borowinową zużywano około 200 litrów borowiny. Oczywiście żadnego zakładu, nawet bogatych zakładów, nie było stać na to, żeby 200 kg dać borowiny. Ale mieszano ją w różnych tam, prawda, stosunkach z wodą mineralną i takie kąpiele zażywano. Oczywiście częściej stosowano miejscowe, prawda, różnego rodzaju okłady. Zresztą tak jak dzisiaj idziemy do uzdrowiska, to też takie okłady z borowiny wykonuje się. Proszę Państwa, Iwonicz swoją słynną wodą jodową, bromową, no mówię, podbijał, można powiedzieć, na pewno Galicję, ale też bardzo wielu kuracjuszy przyjeżdżało z innych krajów cesarstwa, ale też i krajów europejskich, nawet ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dużo odwiedzało ludności izraelickiej. Zresztą Zauscy bardzo byli otwarci na współpracę z Izraelitami, z Żydami, przedsiębiorcami, przyjeżdżali tam ludzie, przedsiębiorcy, właściciele fabryk, stąd więc mieli często. Chociaż ciekawe, jeszcze mniej więcej do I wojny światowej rzadko Zauscy sprzedawali ziemię, na przykład no, inwestorom żydowskim, obawiając się być może, no, że są zdominowani. Później już w czasie kłopotów, w okresie międzywojnia, po I wojnie światowej uzdrowiska iwońskiego, no coraz częściej sprzedawano te ziemie, działki, parcele i tam budowano. Proszę Państwa, Iwonicz posiadał trzy klasy łazienek, pierwszej, drugiej, trzeciej, które właśnie były łazienkami murowanymi, jak już wspomniałem. Tutaj mamy widok z pijalni właśnie na Wille Bazar. Tak wyglądała ta pijalnia, był tam i też właśnie łazienki zaraz, był tam deptak pod przykryciem 100-metrowy, gdzie w czasie niepogody mogli kuracjusze spacerować, pić na przykład wodę. Były jeszcze łazienki drugiej klasy i łazienki trzeciej klasy, no te właśnie przeznaczone dla najbiedniejszej grupy. Jak mówiłem, bardzo dużo tych osób przyjeżdżało. Proszę Państwa, skracając, jeszcze chciałbym powiedzieć o rozrywce. No, każdy zakład większy posiadał swoją orkiestrę, również Iwonicz taką orkiestrę posiadał, która przygrywała rano i po południu w czasie kuracji, w czasie picia wody. Przyjeżdżały teatry, operetki, wystawiano sztuki, komicy, mistrzowie sceny lwowskiej, jak chociażby Gustaw Fischer, warszawskiej czy krakowskiej zakład był odwiedzany. No, miejscem rozrywki był przede wszystkim Plac Dietla, Park Zdrojowy, który był też miejscem często odwiedzanym przez kuracjuszy. Proszę Państwa, stąd więc widzimy tutaj przede wszystkim Iwonicz jako miejsce na tym zdjęciu. Widzicie Państwo przepiękny park z kwiatami, klombami, a na końcu, na tym ostatnim planie widzimy właśnie przepiękny Wille. Proszę Państwa, na końcu powiem króciutko, jak wyglądała frekwencja, nie chcę teraz zakłócać tego mojego wywodu i jak omówię jeszcze Rymanów Zdrój, a kolejnym właśnie uzdrowiskiem jest Rymanów Zdrój, położony obok, związany z rodziną Podsockich. Oczywiście o historii nie tak bogaty jak Iwonicz, ale był to kurort również o świetnych tych medycznych, prawda, parametrach i miejsce ciekawe pod względem właśnie i położenia, ale i też wód, jakie tam występowały. Związany był z rodziną, jak powiedziałem, Potockich, Stanisława Potockiego, jego żony Anny Zdziałyńskiej-Potockiej. Widzimy ją właśnie, Anny Zdziałyńskiej, ma swój pomnik
nad taborem, jak Państwo byliście może w Rymanowie, to zapewne widzieliście. To właśnie ona w dużej mierze rozbudowała to zowisko. Mąż jej bardzo szybko zmarł w 1984 roku. Potem po nim przejął jego syn całą tą schedę. Natomiast uzdrowisko rymanowskie było uzdrowiskiem również posiadającym bardzo cenne, jak już wspomniałem, wody. To z tych chcieli, można i dorównać Iwoniczowi, Załuskim, znali się bardzo dobrze, odwiedzali się nawzajem. Zresztą posiadali dość duże kłopoty finansowe i być może właśnie Rymanów miał pomóc w spłaceniu długów i rzeczywiście, a ślady obecności jakichś wód, minerałów były właśnie w rzece Tabor. I dużymi nakładami pracy zdołano właśnie dokonać przede wszystkim zbadania wody. Te wody wypływały jakby z kilku miejsc, dokładnie 12, ale później uchodziły w jedno miejsce, stąd więc były wymieszane, stąd więc próbowano je jakby, że każda szczelina, każde źródło, aby miały ze skały, miało być oddzielnie jakby ocembrowane i woda miała być z nich ujęta. I rzeczywiście tak zdołano zrobić. I te słynne źródła to było Celestyny, Tytusa i Klaudii. I Rymanów dzięki nim zdobył sławę. Chemik Tytus Sławik z pobliskiego miejsca, czyli dzisiejszego miejsca piastowego, dokonał pierwszego takiego rozbioru dość późno, bo w 1876 roku, czyli 50 lat później niż Iwonicz, jak Państwo pamiętacie. Bardzo szybko sekcja Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich w Sanoku przyznała taki status uzdrowiska, chociaż jeszcze to nie było zatwierdzone przez namiestnictwo, ale już w 80 roku, w 81, drugim taki status uzdrowiska krajowego otrzymało uzdrowisko właśnie rymanowskie. Czyli formalnie był otwarty w 1881. Na kolejnym tutaj obrazku Państwo widzicie właśnie łazienki mineralne, ten komin, no może troszeczkę szpeci, ale była to kotłownia, było to miejsce, gdzie też ogrzewano borowinę, wody, kąpiele, no nie było, znaczy była już elektryczność, nie wiem czy wspominałem, nie pamiętam, ale Iwonicz już w latach 90. miał elektryczność, no więc, ale stosowano oczywiście tradycyjnym sposobem, czyli spalano drewno i w ten sposób ogrzewano do kąpieli wodę. Tutaj mamy na kolejnym slajdzie pijalnię piękną, która znajdowała się w zakładzie i z innego nieco ujęcia. To są zdjęcia, jak Państwo tu widzicie, lata 30. z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Przepiękne, prawda, skwery, klomby, park, no widzimy, że potoccy dbali o jakość świadczonych usług, ale też i o prestiż swojego uzdrowiska. Proszę Państwa, też ważnym wydarzeniem dla Rymanowa było otwarcie w 1885 roku Krajowej Leczniczej Kolonii Rymanowskiej dla dzieci. Uzdrowisko Rymanów jest do dzisiaj uzdrowiskiem też przeznaczonym dla dzieci. Tutaj mamy właśnie dzieci pijące właśnie w zdroju w pijalni wodę. Najpierw były to turnusy dla 12 dziewcząt, 13 chłopców, gdzieś tak mniej więcej około 30 osób, ale popularność była tak duża, a to dzięki właśnie Ani hrabini Potockiej, która ofiarowała ziemię i tam zbudowano pierwsze domy, że przyjmowano już około 300 dzieci przez sezon w latach, już połowie lat 90. w dwóch turnusach lipcowym i sierpniowym, stąd więc bardzo szybko
stał się on modnym miejscem również dla wypoczynku biedniejszych dzieci. Podobnie jak Iwonicz, było to uzdrowisko z całą tą infrastrukturą kulturalną, czyli z domem zdrojowym, którym tutaj Państwo widzicie, tam mieściła się konwersacyjna, fortepian stał, odbywały się bale. Rymanów nie posiadał może tej infrastruktury co Iwonicz, ale na pewno był młodszym uzdrowiskiem i musiał jeszcze dochodzić. No, ale na pewno był znanym uzdrowiskiem. Zresztą doceniany był na różnych wystawach krajowych, zjazdach lekarzy, otrzymywał medale właśnie za taki szybki awans do tych najlepszych, najważniejszych uzdrowisk właśnie galicyjskich. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, jeszcze pokażę Państwu wykres, który pokazuje nam właśnie frekwencję tych uzdrowisk. I tutaj zestawiłem to Iwonicz, Rymanów. W przypadku tych pozostałych to ona była tak nieliczna, że tutaj nie próbowałem tego nawet czynić, powiedziałem tylko. Ale tu widzimy, proszę Państwa, Krynicę, Sztawnicę. Krynica była największym zdrojowiskiem wtedy galicyjskim. No, najwięcej odwiedzało Zakopane, ale to nie było typowe uzdrowisko. Natomiast jak widzicie Państwo, Krynica od tych 2000 gości około 80 roku do ponad 10 tysięcy. No oczywiście Iwonicz był mniejszym uzdrowiskiem, ale też frekwencja przed wybuchem wojny sięgała już 6 tysięcy kuracjuszy. Rymanów, jak widać tutaj, no, był z tych uzdrowisk najmniejszy. No, Sztawnica tutaj była również uzdrowiskiem, gdzie też ta liczba kuracjuszy podlegała różnym fluktuacjom i nie zawsze było ich tak dużo. Proszę Państwa, to tak w skrócie, chociaż mówiłem godzinę, ale można byłoby o tych uzdrowiskach mówić jeszcze więcej, zwłaszcza tych uzdrowiskach, o których na końcu mówiłem, czyli o Iwoniczu i Rymanowie. Ale te najważniejsze rzeczy chciałem przybliżyć Państwu, pokazując te uzdrowiska jako no, nie tylko prowincjonalne, bo to nie były prowincjonalne uzdrowiska w przypadku tych dwóch ostatnich. To były uzdrowiska o uznanej renomie, na pewno. Natomiast w przypadku tych uzdrowisk, o których tutaj wspominałem, nie wiem, czy nawet to określenie uzdrowisko wypadałoby tutaj użyć, no ale nie będziemy w te sprawy wchodzić. Na pewno były to miejsca, gdzie świadczono usługi zdrowotne. Ich upadek, no, przyczyny tego upadku, można tutaj oczywiście dyskutować na ten temat. Ja bym powiedział tutaj o przyczynach takich strukturalnych, które zadecydowały o tych uzdrowiskach w jakimś tam stopniu. Ta ropa naftowa w przypadku Bóbrki, UHRS mineralnych zapewne była powodem upadku tych uzdrowisk, na pewno. Kulaszno było uzdrowiskiem, proszę Państwa, gdzie jednak nie korzystało ono z wody własnej, poza wodą w Wosławie, która służyła do kompieli, chociaż Zruskolascy próbowali potem sprowadzać wodę do swojego kurortu i każdy chory mógł sobie kupić wodę praktycznie z całej Europy. Zresztą tę wodę sprzedawały apteki w Sanoku, w Rzeszowie, w innych aptekach, w Rzozowie można było takie wody kupić. Stąd więc te uzdrowiska niewątpliwie były uzdrowiskami, które no, upadły z powodu, znaczy Bóbrka i UHRS na pewno przegrały konkurencję z ropą naftową, niewątpliwie, ale ich znaczenie może było mniejsze. Natomiast w przypadku tych dwóch, Iwonicza i Rymanowa, były to, bym powiedział, wzorcowe uzdrowiska, znane nie tylko w Galicji, w pozostałych zaborach, ale też i w Europie. Dziękuję Państwu za uwagę.